Do gale dyplomaci się wybierają, bo wiesz, jak zobaczyli, że świadkowie Jehowy mają te spotkania, to i wszyscy mają też te spotkania. Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przychylił się do wniosku Bartłomieja Misiewicza i zawiesił go w pełnieniu obowiązków. Jednocześnie minister oczekuje od tygodnika Newsweek przedstawienia opinii publicznej dowodów na przestępstwa rzekomo popełnione przez jego pracownika. Według tygodnika Polityk, który jest prawą ręką Antoniego Macierewicza, opublikował radnym PO w Bełchatowie, proponował im przystąpienie do koalicji z PiS-em, sugerując, że w zamian zapewni im zatrudnienie w państwowej spółce. Anita to jest taka bezczelna. Dzisiaj Bartłomiej Misiewicz poprosił o zawieszenie w obowiązkach, tłumacząc to kampanią wymierzoną w jego dobre imię i w niego osobiście, obawiając się, że to może także utrudniać funkcjonowanie Ministerstwa Obrony. W specjalnym komunikacie zapowiedział także kroki prawne przeciwko Newsweekowi. Jak ustaliło Radio Tok FM, być może jeszcze w tym tygodniu przedstawiciele polskiej ambasady we Francji pojadą do Calais. Dokładny termin wizyty jest uzależniony od decyzji gospodarzy tego terenu, czyli prefektury w Calais. Wizyta naszych dyplomatów ma być odpowiedzią na problemy przewoźników podróżujących przez kanał La Manche. Kierowcy każdego dnia są atakowani przez koczujących tam imigrantów, którzy próbują przedostać się do Wielkiej Brytanii. Jak ustaliła reporterka Tok FM, w piątek przewoźnicy napisali w tej sprawie list do premier Beaty Szydło. Minister Witold Waszczykowski już wtedy polecił polskiemu ambasadorowi interwencję u miejscowych władz, rozmowę z lokalną policją i spotkania z polskimi kierowcami. A przed chwilą Ministerstwo Infrastruktury podało także, że kierownictwo resortu planuje wyjazd do Francji, by na miejscu poznać problemy polskich kierowców. Ambasady państw członkowskich Unii w Londynie donoszą o wzroście przestępstw z nienawiści. Jak poinformował dzisiejszy Guardian, w pierwszych